Petros Psylos to student Wydziału Informatyki Politechniki Białostockiej. Jest jednym z pierwszych stypendystów Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów. Jest również jednym z najbardziej utytułowanych wynalazców w Polsce. Zaprojektował i skonstruował rękawicę wspomagającą komunikację osób niemych. Innym projektem Petrosa jest sygnet elektroniczny Neurognet. Jego podstawową funkcjonalnością jest wspieranie osób niewidzących podczas obsługi telefonu komórkowego. Pomysły na wynalazki biorę z życia codziennego, obserwując byle jakość rozwiązań. Ja nie mówię, że ja robię dobre urządzenia, ale no w pewnym sensie dążę cały czas do tego, żeby robić dobre urządzenia. No, znajduję problemy, największe problemy, które spotykają różne osoby, czy to niewidome, czy też sparaliżowane. No i staram się w miarę możliwości rozwiązywać te problemy. No, ale oczywiście to jest proces, na pewno jeszcze daleka droga, póki konkretne wyniki się pojawią badań. Najnowszym dzieckiem młodego elektronika jest Matia. To sztuczne oko jest mobilnym modułem wizyjnym współpracującym ze smartfonem. Doszedłem do wniosku, że warto byłoby coś zrobić dla osób niewidzących. Takich osób jest bardzo dużo w Polsce, prawie 40 tysięcy. To tyle osób, co w Suwałkach jest prawie. No i te osoby mają poważne problemy, które nie zostały do tej pory zaspokojone, w orientacji między innymi. No i właśnie to sztuczne oko, które tutaj można zobaczyć, rozwiązuje te problemy. Pozwoli niewidomym się orientować, rozpoznawać twarze, rozpoznawać emocje, rozpoznawać przedmioty. Na przykład powie: Zosiu, przed tobą jest czarny, skórzany portfel albo Pałac Kultury i Nauki stoi. Opisze po prostu przestrzeń przy pomocy słów i tak jak w starożytnej Grecji była koncepcja taka, żeby przy pomocy muzyki opisywać świat, no to staram się coś takiego u siebie użyć. Prototyp Mati jest już niemal ukończony. Moduł wizyjny wyposażony jest w 14 sensorów, takich jak kamery, czujniki ultradźwiękowe czy pirometryczne. Urządzenie jest w stanie rozpoznać i opisać przedmiot znajdujący się przed nim. Staram się rozpoznać to, co widzę przed tobą. Rozpoznałem obrazek. Jest to Platon TV mikrofon. To jest urządzenie dla osób niewidzących. Osoba niewidoma może sobie na przykład przypiąć do koszuli albo do takiego pasa i chodzić z takim urządzeniem, wiedząc, co jest w otoczeniu, bo to urządzenie rozpoznaje różne przeszkody, rozpoznaje ludzi, rozpoznaje obiekty turystyczne na przykład i pozwala obsługiwać telefon komórkowy w miejscach publicznych. To jest pas, który działa z tym urządzeniem. Tutaj widać wiele silników wibracyjnych. Te silniki wibracyjne odbijają otoczenie, na przykład przeszkody, na plecach. No i już mamy jeden kanał wolny, bo możemy na przykład zamiast informacji dźwiękowej, że przed tobą jest przeszkoda, to w cudzysłowie wyświetlić na plecach. Tu są wmontowane w czapkę przetworniki kostne. Te przetworniki sprawiają, że dźwięk bezpośrednio do ucha wewnętrznego się dostaje. Dzięki temu mamy uszy wolne, nie musimy żadnych słuchawek nosić, wystarczy to przylepić do czapki. Mimo, że na razie śmiesznie wygląda, ale to jest prototyp, jeszcze będzie na pewno zmniejszony, nie będzie ktoś takim chodził po ulicy. No ale wystarczy, że założy czapkę, nie musi mieć żadnych słuchawek, a dźwięk będzie słyszał. Przez kość. To musi wszystko automatycznie się dziać. Na razie 4 funkcje funkcjonują, a 36 pozostałych myślę, że w przeciągu miesiąca najbliższego uruchomią. Uruchomione są, tylko trzeba jeszcze uruchomić te funkcje. Matia już wkrótce będzie mieć uruchomioną funkcję, dzięki której przeszkody opisywać będzie za pomocą muzyki. Docelowo sztuczne oko będzie umiało rozpoznać napotkaną osobę oraz zidentyfikować jej stan emocjonalny. Taki instytut psychologiczny w Stanach Zjednoczonych, analizując w sumie chyba 20 tysięcy różnych fotografii z więzień i tak dalej, opracował bazę danych opisującą każdą fotografię z osobą, że na przykład ktoś jest zadowolony, ktoś jest smutny i tak dalej. I teraz mogę wykorzystać te wszystkie ich dane, stworzyć własną sieć neuronową, sztuczną inteligencję, która tego się nauczy i wtedy podchodzę, nie wiem, idę ulicą, jakaś Zosia idzie, jest uśmiechnięta, powie, albo jest niezadowolona. Na podstawie ekspresji mimicznej to można zrobić i tonu głosu też przy okazji. Petros jest nie tylko utalentowanym wynalazcą, jest również inspiracją dla swoich rówieśników. Tak, już jest inspiracją, bo wspólnie w ramach Stowarzyszenia Odkrywcy Diamentów byliśmy w różnych szkołach, nawet w Zambrowie, gdzie żeśmy tam właśnie mówili o tych w ogóle drodze życiowej Piotra. On ich stymulował do tego, że warto iść w tym kierunku,
że wszystko jest otwarte dla młodych ludzi, tylko trzeba wiedzieć, gdzie się idzie. Oprócz konstruowania wynalazków wspomagających osoby niepełnosprawne, młody elektronik ma jeszcze jedną pasję. Jest nią zarażanie ludzi miłością do nauki, odkrywanie świata, elektroniki i fizyki. W mieszkaniu stworzył sobie małe studio nagraniowe, gdzie przygotowuje filmy, które mają zachęcać młodych ludzi do interesowania się nauką. Chciałbym się dzielić swoją pasją z innymi osobami. No, platforma YouTube i filmy są najlepszym do tego narzędziem, bo prawie teraz nikt nie czyta książek. Filmy są najbardziej bezpośrednim środkiem przekazu, że można trafić do odbiorców, a takich odbiorców jest bardzo dużo. No i nie ma czasami kto nimi pokierować. Pomyślałem, że przejmę taką, że tak powiem, pałeczkę mentora, który też się uczy, nie to, że wszystko wie, też się uczy i przy okazji uczy innych. Czy to elektroniki, czy to takich spraw związanych z fizyką, z mechaniką, bo też inny kanał będzie filmowy. No i właśnie to jest moim celem, uczyć innych i rozwijać kreatywność, co niestety u nas leży w Polsce.